Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Stormbreaker Wiedźmińskiej opowieści albo Wojna Krwi, jak kto woli. Teraz tak, słuchajcie. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy na drugiej mapie. Tak. I tu, przyznam się bez bicia, przyszłam to sama. A dlaczego przyszłam to sama? Bo podchodziłam tu tylko chyba 6 razy, słuchajcie. Nawet specjalnie talię sobie ułożyłam pod to. I nie mam pojęcia, czemu to było dla mnie takie trudne. To była bitwa standardowa, czyli rozgrywała się w trzech albo, no wiadomo, w dwóch, jeżeli wygrywamy dwie rundy pod rząd. No, w trzech rundach, prawda? I to byli chyba najgorsi przeciwnicy, jakich dotąd spotkałam. Po prostu te karty, które miałam, no nie za bardzo ze mną współpracowały na te jednostki tutaj. Umęczyłam się strasznie i powiem wam szczerze, że nawet nie włączyłam nagrywania, bo myślałam, że znów tego nie przejdę i że to zostawię. Tak to wyglądało. Na szczęście się udało. Natomiast cała reszta mapy... Może wyślę zwiadowców. Właśnie. Odkryjemy ją sobie. Na tyle, na ile możemy. Myślę, że starczy w tej chwili, prawda? Bo będziemy robić sobie ten tutaj kawałek. Zwiedzimy już sobie razem. Więc, na pewno wojsko. Mamy 85. I dostaliśmy aż 23. No to jest sporo. To jest ładny dodatek. I pozbieramy... Moja. Jechał z leśnej woli. 3 dni temu miał tu być. No to ja nie wiem, czy to nie jest właśnie ten pan, który tam leży. Którego zjadły gule. I teraz tak. Ktoś widział nie moja. Jechał z leśnej woli. 3 dni temu miał tu być. Pozbieramy fanty, oczywiście. Jezu, tu kolejni. Mam nadzieję, że też... 20. No to i tak ładnie. Ja mam 128, słuchajcie. Mam jakieś ładne drzewo. Wasza wysokość. Jeden z wędrownych kupców zaprasza cię, byś obejrzała jego towary. Mówi, że zależy mu, by jak najszybciej zbić zapasy, więc jeśli gotów dać znaczny upust. Zawsze tak mówią, prawda? Więc możemy wziąć drewno lub sprzedać drewno. Niestety na nic nas nie stać, tak naprawdę. Także nic tutaj nie zrobimy w tym momencie, bo właśnie ja wam może pokażę. Stworzyłam nową talię i wybrałam perki, za które... kupię się w tym. I wybrałam perki, za które oczywiście oddałam surowce. Może pokażę, co wybrałam. Rozbudowałam sztab, czyli zmniejsza koszt tworzenia jednostek o 10%, to sobie wzięłam. Z tego względu, że w warsztacie wybrałam warsztat numer 3, czyli wilczy dół, medyka polowego, leryjskiego przewodnika. Ja te karty mogę sobie w tej chwili stworzyć, także no, przyda mi się ten upust w tworzeniu kart. Kantynę chyba rozbudowałam, nie wiem czy przy was, czy zrobiłam to poza, w każdym razie jest zrobiona. A namiot królewski, jaki był, taki jest, więc to mniej więcej tak wygląda. Tu mogę zamknąć i teraz może ten namiot pokażę wam, jak tą talię ułożyłam. Wilczy dół. Teraz tak, mamy Gascona. Mamy wóz bojowy razy 2. Kundla procarza razy 3. Kundla miotacza, czyli... chciałam powiedzieć pożoga, ten ogień w rzędzie. Razy 2 mamy. Właśnie był mi strasznie potrzebny na te gule, z którymi tam walczyłam. I powiem wam, że dosłownie wygrałam o 2 czy 3 punkty, także... A przegrywałam cały czas z nim o 2-3 punkty. I już miałam powoli dosyć, nie? To był najgorszy przeciwnik, jakiego dotąd spotkałam, poważnie. Nawet bitwy z Nilfgaardczykami były prostsze niż te gule tam w tym miejscu. Ten ryjski kosynier jest troszeczkę tutaj wepchnięty, żeby to tu zapchać, bo nie mogę żadnej innej karty, która by mi bardziej odpowiadała, wziąć. No ale to może później. Może jak będę miała pieniążki, to coś tutaj. Pieniążki. Okej, pieniążki nie będą. To coś stworzę. I nie wiem, czy mówiłam, ale czarna Raila na razie nie jest u nas w talii z tego względu, że tutaj na jednostki z Kojatel jeszcze nie walczyliśmy, tylko na tym samym wstępie. Jak na razie tutaj się nie zapowiada, żeby coś było, no może jakieś zasadzki w lesie, więc wtedy pomyślimy o tym, żeby na przykład coś tutaj zmienić.
Więc Lyryjski Kosynier już był, mamy tego kundla jeźdźca 5 razy, czyli oznacz jednostkę na początku każdej tury, zadaje 1 punkt obrażeń, gdy oznaczona jednostka zostanie zniszczona, oznacz innego losowego wroga. Co też mi się wydaje, że trochę przedłużą, bo wystarczyłyby 3, ale niech na razie tak będzie. Werblista oddziałowy, Riwski Pikinier w liczbie 3, no to żeby ich wyrzucić tutaj ładnie, i Wegenburga, jeszcze bym chciała jednego. Wagenburga, ale no właśnie, to jest tu punktacją, tak jest trochę lewo, na pewno można by było coś poprawić. A tu mamy Leryjską Chorągiew, Leryjski Róg i nie wiem, czy tej runy Morana właśnie nie wymienić na coś innego, tylko nie jestem pewna na co, bo mogłabym na przykład tego niedźwiedzia wziąć, albo zupę elfio-cebulową, to tak średnio. Tego fałszywego Florena trochę się boję. Merlota już znacie, więc nic ciekawego. To mnie zastanawiało też. Przywróć wszystkim jednostkom wroga ich siłę bazową. I nie wiem, czy właśnie tej runy nie wymienię na tą bombę dwimerytową, ale to nie teraz. Nie śpieszy się, zobaczymy, jak będzie się grało dalej na tym talii. No i co? Rozmowy to widzieliście. Wykrzykniki nawet znikłe. Morale trochę mnie martwią. Mam nadzieję, że jakąś kapliczkę znajdziemy. Lyryjczycy dotarli pod stary, na wpół zeschły buk o splątanych korzeniach, którego pień obity był drobno zapisanymi karteczkami. Wokół tłoczyli się ludzie, bosi uchodźcy, wychudli pielgrzymi, kupcy z najemniczą obstawą i obwiesie, którzy wyglądali na dezerterów. To drzewo wędrowców, wyjaśniła Raila. Podróżnicy wymieniają się tu wieściami. Może powiedzą nam coś o ruchach wroga. Albo wróg dowie się o naszych ruchach, wtrącił Gaskon. Nilfgaardczycy na pewno mają w takim miejscu swoich szpiegów. No i teraz tak, z tego co słyszeliście, mamy teraz 3 wybory i uwaga, ja już ten odcinek nagrywałam do pewnego momentu, ale zorientowałam się, że nie włączyłam mikrofonu, więc muszę to powtarzać. I teraz tak, możemy ominąć drzewo wędrowców, możemy wysłać zwiadowcę na przyszpiegi lub podjechać pod to drzewo, no i zobaczyć, co tam jest napisane, ale oczywiście oni będą znali wtedy naszą lokalizację. I ja w pierwszym wyborze, jaki miałam, wybrałam wysłanie zwiadowcy na przeszpiegi. I uwaga, zwiadowca, wiecie jak skończył? Został złapany, torturowany i najprawdopodobniej wyciągnęli z niego informacje, kurczę, o naszym pobycie tutaj. Więc teraz po prostu podjadę pod to drzewo. Nie będę go omijać, tylko nie jestem pewna, czy się czegoś ciekawego tutaj dowiem tak naprawdę. Jeżeli podjadę pod to drzewo, na pewno zdradzę swoją lokalizację, skoro mają szpiegów, więc może ktoś na nas napadnie. Tak to wygląda. No ale to się kończy, no wiemy jak to się kończy, więc nie ma sensu, więc podjedźmy pod to drzewo. Nie zważając na różnicę stanów, Mewe osobiście wypytywała podróżnych o nowiny. Ci, z początku onieśmieleni, zaraz zaczęli dzielić się opowieściami. O elfim rozbójniku Eldainie, o nilfgaardzkim generale Wrygefie, który wymordował całe wsie, o dobrej czarodziejce, która za kilka miedziaków leczyła każdą przypadłość. Rozmowę przerwał wrzas. Żołnierze Mewe wdali się w bójkę z najemnikami z kupieckiej obstawy. Jeden z nich leżał teraz martwy, z rozpłatanym gardłem. On cię lżył, pani. Mówił, że uciekłaś z Lyrii z podkulonym ogonem, jak zbita suka. Wędrowni nie przyjmowali tych tłumaczeń i stanowczo domagali się kary dla leryjskiego żołnierza. Wedle surowego prawa Edirn należało mu odciąć rękę, którą zadał śmiertelny cios. No i co my mamy zrobić teraz z żołnierzem, który dla nas walczy, był nam lojalny, natomiast zabił jakiegoś kupca? Wykonaj karę i okalecz, odmów wykonania kary. Mewe podeszła do oskarżonego żołnierza, który ze łzami w oczach oczekiwał na wyrok, i położyła dłoń
na jego ramieniu. Ten człowiek stanął w mojej obronie. Gromkim głosem powiedziała królowa. Za to nie kara mu się należy, a nagroda. A wy zapamiętajcie, że ten, kto lży moje imię, prędko tego pożałuje. Oddział Mewę żegnały gwizdy i przekleństwa. Ale żołnierze maszerowali z wysoko uniesionymi głowami, dumni ze swojej królowej. No widzicie, tak to wszystko wygląda. Gdybym do tego drzewa nie podjechała, tej sytuacji by nie było. No tutaj powiedzmy mamy osiedlańców minus jeden, za to żołnierzy zapunktowaliśmy. No nie wiem, jak to się potoczy dalej. Nie wiem, czy będą chcieli z nami rozmawiać. Oczywiście do tablicy sobie podejdziemy, ogłoszeniowej. I czy coś nam się tu pojawiło, tak, mamy zagadkę. Chyba, że to nie było nowe. A, tu mamy zadanie główne, okej. Okay. Więc badamy sobie okolice, mamy murale wysokie. I z tego, co tu widziałam, tak jest kapliczka, więc tę kapliczkę sobie zostawimy na później. Obadamy sobie teraz okolice. Zawsze ciągnął kruki i potwory. No, jeżeli chodzi o ciała, prawda? Chacie, mam schowany korzec ziarna, ale strach się wrócić. Ale dlaczego? Ze względu na wojsko? No, dość ciekawe. Co my tutaj mamy jeszcze? Raporty jakieś nam skoczyły. Przestroga. Czytajcie, kto litery zna i reszcie podróżnych przekażcie. Sina puszcza w elfich rękach. Mordują podróżnych. Jeśli trzeba wam do Aldersbergu jechać, to tylko za dnia i dużą grupą. Do wierzby, co na skraju lasu rośnie, pod żadnym pozorem się nie zbliżajcie. Niech bogi was mają w opiece. No proszę, czy nie napotkamy tutaj elfy? No dziwne by nie było, gdybyśmy ich nie napotkali. Także lasy mają w swoim władaniu. Okej, okay, zobaczymy, co będzie dalej. A fanty, zbieramy fanty. Tuż po przekroczeniu granicy Edirn, Mewę poleciła rozbić obóz. Chciała wytoczyć dalszą marszrutę wraz z Czarną Railą, która znała wszystkie drogi w królestwie, w tym te, których nie naniesiono na mapy. Nagle doszły ich krzyki dochodzące z pomiędzy namiotów. Powtarzam ostatni raz. Jako starszy rangą oficer rozkazuję, żebyś opuścił plac ćwiczebny, albo... Albo co? Każesz mi robić karne pompki? Co tu się dzieje? Pani, chciałem wykorzystać te przerwy, aby przeszkolić nowych rekrutów. W chodzeniu. W manewrach, Gascon. A to duża różnica. Żołnierze muszą poruszać się po polu bitwy w harmonii. Inaczej złamią szyk, wróg wejdzie w nasze szeregi i zacznie się rzeź. No właśnie, Reinhard. Armię. A my nie jesteśmy armią, tylko bandą partyzantów. Jeśli nie zmienimy podejścia i będziemy walczyć zgodnie z zasadami, które wyniosłeś ze szkoły oficerskiej, przegramy. No i to ma rację, bo no, nie mamy armii, to po pierwsze. Nie mamy tylu ludzi, żeby właśnie tworzyć jakieś szyki. No zobaczymy. Powinniśmy teraz uczyć żołnierzy, jak zastawiać pułapki, zacierać tropy, a nie maszerować do bębenka. Bzdura! Wojsko musi być karne. Inaczej można zapomnieć o taktyce i planowaniu. Żołnierz ma słuchać rozkazów dowódcy. No i tak, mamy trzy opcje. Uspokójcie się obydwaj. Nie zaperzaj się tak, Reinhard. No i tak jak on ma często rację, nie można lekceważyć tego, co on mówi, bo mówi mądrze, natomiast w tej chwili chyba Gascon kurczę, ogarnia lepiej tę sytuację, no bo rzeczywiście, jeżeli nie mamy wojska, tylko mamy kilku ludzi, czy tam kilkunastu, to nie możemy stawać do walki. W takim razie, żeby nie trzymać niczyjej strony tak zupełnie, to wybierzemy tę najbardziej neutralną opcję. Z tym się chyba zgadzamy wszyscy. A że dowodzę tu ja, rozkazuję, co następuje. Macie się obaj uspokoić natychmiast i nigdy więcej nie kłócić publicznie przed całym oddziałem. Nasze zasoby są ograniczone. Nie zrobimy wszystkiego naraz. Przygotujcie swoje propozycje szkoleń dla rekrutów, a ja zadecyduję, którą drogę obrać. Jasne? No to do roboty. Aha, czyli tak naprawdę decyzję o tym odwlekliśmy po prostu w czasie. No zobaczymy, czym to się skończy.
Na razie mamy święty spokój. Fanty. I kolejne fanty. A teraz na polach jeno popioły. Czym cesarzowi nasz owiec zawinił? Niczym, po prostu staliście mu nad... nie w karczczycy. No jak tutaj sobie stoją i się... To jest południca? Czy północnica? Bo... ten... poczekajcie, bo na polach za dnia to były południce, prawda? O, jest i skarb, ale na drugiej stronie brzegu. Obwieszczenie. Mieszkańców Szumi Rady informuje się, że mają opuścić osadę przed zmierzchem. Niewypełnienie tej instrukcji będzie karane z całą surowością. To mi musicie wybaczyć. Duke Ardal, tego nie przeczytam, wielki kanclerz, dowódca Grupy Wschód. Widzę, że tu też był i tu też się panoszą, no ale to chyba akurat niczym nas nie dziwi. No i co tutaj teraz zrobimy? Spójrzmy sobie, widzę z koło wozu jeszcze coś jest do zebrania. Ej, minęłam ciekawe miejsce. Tu mogę jeszcze na dół zejść. Kurczę, niedobrze, że ominęłam. No nie, znowu gule. Jeżeli to będzie znów taka walka z nimi, no to ja nie wiem, jak ten odcinek zakończę. No nic, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie tak kiepsko jak poprzednio. Trzymajcie kciuki. Aedrińscy mieszczanie wiedli dostatnie życie, co odzwierciedlały ich domostwa. Grzane kaflowymi piecami, wyłożone dębową klepką, zdobione sprowadzanymi z Zerikani arrasami. Teraz w potrzaskanych, osmolonych budynkach hulał wiatr, a wśród gruzów czaili się nowi, potworni lokatorzy. Zasady specjalne, bitwa, predefiniowana talia i mamy zagadkę oczywiście. Fajne są te zagadki, widzę, że korony nie ma, więc może będzie jakoś przyjemniej. Pozbądź się wszystkich wrogów, to jest nasze zadanie. Jedna runda. No nie, znowu to samo. Tak, tam były nekery, ale bawy cmentarnej nie było. Co ja mam z tym zrobić? Pożoga. Ryuski Saper. Zadaj jednostce 2 punkty obrażeń, jeśli zostanie zniszczona, powtórz tę umiejętność. Teraz tak, bawa cmentarna. Na początku co 2 tury pochłoń wierzchnią jednostkę ze swojego cmentarza. 10. Pochłoń jednostkę po prawej i wzmocnij tę kartę o 3. Czyli tak, tymi muszę jakoś ich tak ubić. Skoro ona będzie jadła i on, to pożołką będę musiała zniszczyć te 2 karty. Tylko jak to zrobić? Kurczę, czekajcie. Ja ci dam sikać do fosy. Ja ci dam sikać do fosy. Okej, okay, weźmy... Nie ma mewy, nie? Będzie bało, jak się patrzy. Z której on je? Z prawej. Czyli on tak, poczekajcie. Pochłonie jednostkę po prawej i wzmocni tę kartę o 3 dodatkowe punkty siły. Czyli dostanie 4 punkty, tak? Dobrze rozumiem? Tak, dobrze rozumiem. To ona ma 10, tym 15. Jak ja mam to rozegrać teraz? Kopać, kopać, nie gadać! Kurde, i nie zniszczy go. Będę potrzebował 3 wiatraki. I chyba spaliłam to właśnie. Tak. Chociaż nie, 13, bo, ale 1 zostanie. Ooo, spaprałam to. Tak, 17 i 13 to jest pasek. Rzucam pożogę, to spali to, ale ona zostaje. Chyba ten ostatni ruch. Spróbuj ponownie. Powinna była palić tego Neckera z prawej. Nie jego. Nie jemu zbijać punktów. Nic, spróbujemy jeszcze raz. Ja ci dam sikać do fosy.
Mam nadzieję, że w ten sposób się uda. Będzie bało, jak się patrzy. Kopać, kopać, nie gadać. Będę potrzebował 3 wiatraki. Nie, jeśli mam 2 13, tak to powinnam zrobić. Koniec tury. On nie zje. Baba jeszcze czeka, więc polimy 2 13. To było takie easy w porównaniu do tamtej bitwy. Mieszkańcy Bławatnego Pola. Jak wiecie, Aedirn zostało zdradziecko zaatakowane. Nasze wojska zaskoczone nagłym uderzeniem borykają się z brakami w zaopatrzeniu. Apeluję, ażeby każdy, kto może, wsparł wysiłek wojenny stosowną darowizną. Do przeprowadzenia zbiórki upoważniłem Vukmira, syna Zrinka. Datki należy zwozić do jego młyna przed upływem bieżącego tygodnia. Później zostaną przekazane załodze twierdzy Rosberg. Starosta Godzimir. Do młyna przed upływem bieżącego tygodnia. Hej. Może to jest jakaś wskazówka, gdzie mamy... gdzie mamy odnaleźć jakieś skarby? Czekajcie, sprawdźmy mapę, żeby niczego nie ominąć. Tam na dole jest jakaś skrzynia jeszcze. Jest. 600. Wow, to nam się poszczęściło tym razem. Tu chyba nie wyjdziemy, co? Moja droga, nie uda nam się. I teraz pytanie, gdzie ta droga jeszcze tutaj prowadzi? Coś tu ciekawego jest, czy nie ma zupełnie nic? Jest jakieś drewienko leży. I pieniądze. Tak, i tutaj mamy tych Nilfgaardczyków. To jeszcze zaczeka, my się wrócimy. To co tak brzydko tutaj zostawiłam, jakieś ciekawe miejsce. A potem się tepniemy po prostu. To długo nie trwa, więc nie powinno być zbytnio uciążliwe, ale chciałabym pokazać, co my tutaj zostawiliśmy. To musiało być gdzieś dalej pod tą kapliczką. Czy to ona jest tym ciekawym miejscem? A, okej. Okay. To teraz mogłabym wymienić. Na kasę czy na drewno? Wydaje mi się, że wezmę 750 za 200 drewna, bo tego drewna jednak mamy, chyba zbieramy je szybciej. Więc. Tak sobie troszeczkę tutaj zmienimy ten poziom. No i zobaczymy, co tam dalej na nas czeka. To tak, tu mamy wszystko ładnie posprawdzane. To nic, ja się potem po to cofnę. Zbiorę skrzynię, w skrzyni oczywiście będzie złoto, nic więcej. W każdym razie właśnie wam pokażę, że tu na samym początku coś jest. Chyba, że my tu zaczynamy. Nie jestem pewna teraz, ale tu skrzynia? Chyba nie, bo przechodziliśmy przez mostek. Choć pewności nie mam. Tak, to były te widoki tej palącej się doliny. Więc ta skrzynia musiała tutaj gdzieś być. Bo my do tego dochodziliśmy. No proszę, jak łatwo przegapić. Ha. Zwiadowców jeszcze wyślemy. Poodkrywają co nieco. Okej. Okay. No to czyli co? Ciekawe miejsce na nas czeka. Prosto drogą. Nic więcej tutaj nie ma. Pani! Mewe usłyszała za plecami głos Reinarda. Wrócił zwiadowca, mówi, że ma pilne wieści. Królowa zatrzymała konia i poczekała, aż żołnierz się z nią zrówna. Ten bez zbędnych ceregieli przeszedł do rzeczy. Pani, gościńcem jedzie silnie chroniona nilfgaardzka karawana. Jeśli wierzyć plotkom, czarni wiozą na południe łupy wojenne. Reinard wydał żołnierzowi nowe rozkazy, po czym zwrócił się do Mewe. Brzmi jak dobra okazja, żeby wypełnić kufry złotem. No i pytanie, czy atakujemy, czy nie? Pozwól karawanie przejechać. Jeżeli mają złoto, to złoto koniecznie trzeba im odebrać. Zgadzam się. To okazja, której nie możemy przepuścić.
odpowiedziała królowa. Twój oddział zajedzie im drogę. Gascon ze swoimi ludźmi schowa się w lesie i uderzy we flanki, a ja domknę okrążenie, atakując od tyłu. Ustaliwszy plan, Mewe dała sygnał do wymarszu. Niedługo potem doszło do walki. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wiedząc, że unikną starcia, Nilfgaardczycy zatrzymali wozy i przejęli szyk obronny. Ale nie wszyscy. Przy każdym z wozów pozostał jeden żołnierz. Stali tyłem do atakujących Lyryjczyków, nie spuszczając oczu z ładunku. Co było na tych wozach? Co to za skarb, którego nie można zostawić bez straży nawet w czasie bitwy? Podpowiedź: ujawnij pułapkę. Jedna runda. To tak, może to wyrzucimy. Bicie. Ten do wzywania, ten też pożoga. Na linię. Może tak. Musimy ich zapędzić w miejsce zasadzki. Za mną! A tu jest nasza zasadzka. Wóz. Przenieść tę jednostkę o jedną pozycję w prawo za każdym razem, gdy odnosi obrażenia. Tylko pytanie, czy ona odnosi obrażenia, jeżeli zbijamy jej tarczę, czy tylko odnosi obrażenia, kiedy bijemy jej punkty. Mewe przygrywa bitwę zemsta, jeżeli ją zabijemy. Okej, zdejmiemy im tarczę. No sprawdzimy, prawda? Czy będą się przesuwać. Twoje życie należy teraz do mnie. A przesuwa się, czyli otrzymuje obrażenia i się przesuwa. Zadaj wrogowi 2 punkty obrażeń za każdym razem, gdy pojawi się sojusznik. Daj tej jednostce ładunki 1. 7. Trzeba będzie go zbijać. Pytanie, kogo będzie bił. Może ja już tutaj pożogę rzucę? To znaczy miotacza. Co o tym myślicie? Możemy wóz bojowy rzucić. Może akurat będzie dwójki bił. Zadaj wrogowi 2 punkty obrażeń, czyli będzie pewnie sobie sam cel wybierał. To tak średnio bym powiedziała. Dobra, rzućmy na razie bezpiecznie w ten sposób. Mądry wybór. O kurde, kolejny. Dobra, tarcza poszła. 5. Przysuwa się do zasadzki. Okej. Co tu zrobić? Jak to jakoś bezpiecznie rozegrać? Teraz tak. Dobra, rzućmy na razie tę 11. Ja to już nie mam siły. Pani, jesteśmy już blisko. No, powiedzmy, że jesteśmy blisko. Er i Glair! Nie śpieszyliście się zbytnio. Myślałem, że o mnie zapomnieliście. Teraz! Okej, ja, nikt się odezwał. Czyli tak, 15 nam zabierze. A z tej strony 6, czyli będzie 10 punktów. Dobrze mówię? Tak. No to będziemy działać w ten sposób. Czy my mamy gdzieś pieska? Mamy. Raz trafiłem prepas 200 kroków. Ciebie i... Ciebie.
myśli. Ordę! Jest kolejna siódemka, kasują mi go. Teraz tak, co my tu mamy? Siódemka, ale wolałabym tej siódemki nie bić, bo on tutaj zaraz pochłonie te 7 punktów. Natomiast powinnam bić tych tutaj. Tyle, że tu jest 7, 15, 4 w ogóle minie po drodze, więc rzucimy tego Wankenburga i spróbujemy podrzucać zaraz karty. Powinnam była już miotacza rzucić. Znaczy zaraz to zrobię za moment. Jest tarcza, druga, cudnie. I ten tutaj ładny też się boostuje. Plus 1, 34, 85 na 69. Musimy ich zbijać teraz. Tuven i Glail! Rozkupany. Nie, no nie. Dobra, to robimy teraz tak. Chyba coś się ulatnia. Teraz mamy te 15 tutaj. A skubany. Okej. Alba! Kurczę, no skupili się na nim. Ale mnie kasują. Albo nie, najpierw ci co biją. Nie chleją. Tę siódemeczkę. Która nam zadaje obrażenia. Przycina troszeczkę. Znów na front. Nikt nie ucieknie! Ulepsz wszystkie egzemplarze tej jednostki w ręce talii na polu bitwy o 2, czyli co pewnie ze 3 tam jeszcze takie ma. Aż ten ogień wygląda jak... Nie tak głośno! Oficer polityczny usłyszy! Skubany. Dobrze, zbijamy im tę tarczę. Właśnie, czemu ja tego nie zrobiłam wcześniej? Macie tutaj chłopców do bicia. Tu trzeba koniecznie rzucić. Raszejs! Intwe! Intwe! Skubany. Zwariowałeś? Nie trzej z tym! Mamy tak, 3 dwunastki. Okej, okay, koniec tury. No musimy zrobić koniec tury. Znów na front. Teraz tak. Czas na pościg! Konnica dywizji Alba. Po następnym użyciu rozkazu przez przeciwnika wzmocni tę jednostkę o 2 i da jej 2 punkty pancerza. Aha, okej. Okay. Kogo by tu lać teraz? Ci mają pancerz, trudno, nie skupiajmy się na nich, więc może... Zbijajmy punkty. Okej. Okay. Teraz by się przydało tych chłopców rzucić. A gracz spasował, tu już chyba przegrał. Okej. Marnuje się w wojsku. Okej,
A tak mi się wydaje, że to i tak już jest wygrana. Żaden pieniądz nie śmierdzi. Karawana jest nasza, pani. Mawia taką obkrętkę tutaj zarzuciła. Okej, okay, czyli wygraliśmy. No to było... Plan się powiódł. Nilfgaardczycy zostali rozgromieni. A gdy tylko opadł pył po bitwie, Mewe sprawdziła, co też wieziono w pilnie strzeżonych wozach. Spodziewała się złota, klejnotów, drogocennych tkanin. Zamiast tego zobaczyła brudnych, przerażonych ludzi skutych łańcuchami. Niewolnicy, wydusił Reinhard. Ten skarb to niewolnicy. To taką przyszłość gotują nam czarni. Zamiast złota mamy niewolników i co teraz? Mewe kazała rozkuć więźniów. Okazało się, że to edirńscy wieśniacy, których wieziono na przymusowe roboty. Jesteście wolni. Możecie wrócić do domów, rzekła królowa. Jeśli oczekiwała podziękowań i wdzięczności, to czekał ją zawód. Jakich domów, pani? Spytał jeden z chłopów, wstrzymując łzy. Czarni zebrali nam ziemię. Niczego nie mamy. Nawet ubrań, jedzenia. Jeśli nas tu zostawisz, wszyscy pomrzemy. Z rąk żołnierzy, potworów, albo z głodu i chłodu. Królowa już miała odpowiedzieć, kiedy usłyszała szept stojącego za plecami Gascona. Zanim im cokolwiek obiecasz, pomyśl. To kilka tuzinów ludzi, których trzeba wykarmić, obronić, którzy nas spowolnią. Jest wojna. Wszystkich i tak nie uratujesz. Okej, ale oni nic... Kurczę... Nie no, nie... Zaatakowałam tę karawanę z nadzieją, że się wzbogacę. Zaczęła królowa. Tymczasem przybyło mi tylko gąb do wykarmienia. Ale trudno. W takich czasach my, ludzie północy, musimy trzymać się razem. Kobiety i dzieci na wozy, mężczyźni pójdą pieszo. Na końcu kolumny. Ostrzegam, kto nie wytrzyma marszu, tego zostawimy na skraju gościńca. Ruszamy! Wzrok królowej spotkał się na krótką chwilę ze spojrzeniem starej kobiety, której żołnierze pomagali usiąść na koźle. Łzy wdzięczności, które ciekły po jej brudnej, zniszczonej twarzy, utwierdziły Mewę w przekonaniu, że postąpiła słusznie. No co, mieliśmy zostawić biedaków na pastwę losu? Nic nam nie zrobili. No trudno, no. Mamy trochę tego złota. Trzeba jeszcze jakoś jak człowiek się zachowywać. A nie zwierzę. No dobrze, to mnie interesuje. Tam możemy jeszcze trochę złota zdobyć. Co my tu mamy, słuchajcie? Coś nam się pojawiło ciekawego. Nilfgaardzkie pismo. Tłumaczenie z nilfgaardzkiego do starszy rachmistrz Berwin Ep Klenak. Jesus. Do od sierżant Dilven N. Eleri. Zgodnie z rozkazem wszedłem w posiadanie 30 nordlingów z terenów Edirn, w tym 13 mężczyzn, 7 kobiet, 5 starców, 5 dzieci. Przydatność starców do pracy zostanie określona w obozie. W razie negatywnej oceny zostaną usunięci z konwoju. Niech żyje cesarz. No to wiadomo, co miało być, co miało się dziać z nimi. Ten polski orę taki, prawda? No nie mówcie, że wam nie kojarzy się z polskim orełem. No dobrze. Czemu nam morale spadły znów? To mnie zastanawia. Opuścimy obozowisko i zobaczymy jeszcze, co tutaj słychać. Co tu się stało takiego ciekawego? No nie wiem. To by było na tyle, moi drodzy. Rozbij obóz. Mogę rozbić obóz? W innym miejscu? Czekajcie, byłem... Czy to po prostu tak nadpisali mi tutaj? Tak nadpisali. Nie wiem, gdzie ten wykrzyknik. Tu nic nie ma.
więcej, więc sztab. Zmniejsza koszt tworzenia jednostek o 10, co mamy. I teraz tak, podnosi limit armii do 150 punktów i odsłonił nam się drugi chyba, tak? O to chodzi? No dalej coś nam tu pokazuje ciekawego. Tylko nie wiem co. Prawdę mówiąc. I warsztat. Okej. Okay. Nie mam pojęcia o co chodzi dokładnie. Może ktoś bardziej spostrzegawczy napisze mi w komentarzu, czego nie znikło. Czego nie widzę. A resztę terenu, który jest przed... który jest przed nami, obejrzymy sobie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, teraz tak, możemy iść tutaj na lewo, do góry. Tu jest jakaś bitka, też widzę. Teraz mogłabym się do kapliczki cofnąć. Więc umówmy się tak, że w następnym odcinku to ja ten skarb już będę miała zebrany. Odwiedzoną kapliczkę, żeby podnieść morale przed, jak mi się wydaje, kolejną bitwą. Tak, to jest przyjęta mieścina przez Nilfgaardczyków. Okej, okay, dziękuję wam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Pa, pa.